Słuchasz podcastu z okazji 65-lecia Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. W którym czasie dokładnie pojawił pan się w Estradzie Poznańskiej? To znaczy, nie wiem, co uznać za początek. Czy moment, w którym już zacząłem po Polsce podróżować jako wykonawca i w czasie tras, które odbywałem w różnych województwach, zdarzało się też, że zapraszani byliśmy do Poznania, czy też do Wielkopolski właściwie, ponieważ działało to w systemie wojewódzkich estrad. Między jedną z takich była Estrada Poznań, która słynęła z tych wiodących, czyli była bardzo poważna firma we Wrocławiu, Śląsku, w Warszawie, i taką najpoważniejszą poza tym była właśnie Estrada Poznań. Tak więc były to jeszcze lata 60., kiedy po raz pierwszy zetknąłem się ze Estradą Poznań, ale tylko tyle, że wiedziałem, na afiszu było napisane, że Estrada Poznań. I tyle. Natomiast tak na dobrą sprawę w roku 70. razem z zespołem, z którym współpracowałem, zostaliśmy zaproszeni przez ówczesnych dyrektorów Estrady Poznań, Stanisława Nowotnego i Zbigniewa Napierały, do stałej współpracy. I tak się zaczęły moje, później już, jak się okazało, wieloletnie związki z Estradą Poznań. Później doszedł jeszcze Teatr Polski w Poznaniu. Tak więc w Poznań wrosłem na dłuższą chwilę. Czyli ten czas, powiedzmy, polskiego rock'n'rolla, polskiego big beatu, kiedy pan jeszcze był związany z zespołem Dzikusy, w tym jego późniejszym składzie, tuż przed karierą solową, to jeszcze ta Estrada Poznańska nie pojawiała się na horyzoncie. Ja wiedziałem, że ona jest, ale nie... Byłem co najwyżej gościem Estrady, a nie jej współpracownikiem. Ale takie poważniejsze kontakty zaczęły się w momencie pana kariery solowej, już po odejściu z zespołu. Tak, już wtedy, kiedy byłem po Hejhanno w Opolu, które zadecydowało o dalszych moich losach, i w różnych próbach konfigurowania się zespołowego znalazł się i taki, gdzie pojawiły się Alibabki. I już jako właściwie zalążek gotowego zespołu, czyli Alibabki, i ja, i grupa Henryka Wojciechowskiego, zostaliśmy en bloc zaproszeni do współpracy przez Estradę Poznań. Dotarłem do takich wspomnień, że przed pamiętnym festiwalem w Opolu w roku 1972 właśnie razem z Alibabkami przygotowywał się pan w salach Estrady Poznańskiej, nim ruszyliście bezpośrednio. Do takiej informacji dotarłem z Poznania do Opola. Tak, to prawda, to była nasza baza. Mieliśmy dwie bazy. Jedna była w Warszawie, w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, bo wszyscy byliśmy z Warszawy, więc taniej było Estradzie Poznań wynająć nam salę na prób w Warszawie, niż nas wszystkich trzymać w hotelach w Poznaniu, bo to było paręnaście osób. Więc to była nasza jedna baza, a jak już program się zamykało i przygotowywało ostatecznie, no to przejeżdżaliśmy do Poznania i próbowaliśmy na Masztalarski. Tam, gdzie w tej chwili swoją siedzibę ma Scena na Piętrze, w tym samym miejscu, choć ono wtedy zupełnie inaczej wyglądało. Bardzo inaczej wyglądało, ale też my próbowaliśmy w jednej sali, a w sali naprzeciw próbował tej, który się wtedy właśnie zakładał z Piotrem Sowińskim, nieżyjącym już artystą, aktorem i reżyserem, który w tym czasie był dyrektorem artystycznym Estrady. To jest bardzo ciekawy czas. Ja będę tutaj drążył ten moment. Alibabki i pan przyjeżdżacie pociągiem zapewne z Warszawy do Poznania. Gdzie śpicie? Jak wygląda ten cały rozkład dnia wtedy? Byliśmy młodzi i bardzo spragnieni życia. Poznań był jednym z tych miejsc w Polsce najbardziej żyjących. Więc siłą rzeczy mieliśmy kontakt ze środowiskiem poznańskim,
nie tylko muzycznym, ale także aktorskim. Bywaliśmy w klubach studenckich po pracy, gdzie najbardziej po drodze, najbliżej było do Odnowy, który to klub wtedy był od frontu po lewej stronie w piwnicy, w zamku. Bywaliśmy tam często. Czasem my graliśmy koncert w sali wielkiej w zamku, także do klubu mieliśmy niedaleko po koncercie. Ale też z Masztalarskiej, gdzie spędzaliśmy więcej czasu próbując. I jak już na miejscu znudziło się żartować, to kończyliśmy w Odnowie. Ale też czasem Smakosz, który nie istnieje, zdaje się. Smakosz. Vis-a-vis Teatru Polskiego. Właśnie. Vis-a-vis Teatru Polskiego, który Smakosz był pełen, jakby nasączony tradycją artystyczną. Tam się zbierała śmietanka artystów poznańskich. Po spektaklach, po próbach spotykaliśmy się tam. Tam też całymi latami przychodziłem też po próbach w teatrze, w którym później pracowałem, w Teatrze Polskim w Poznaniu. Też mieliśmy niedaleko. Na szczęście Poznań, ta jego główna część, w której toczy się życie, jest zamknięta między rynkiem koło bazaru. Z drugiej strony kończył się na Merkurym, no może na Teatrze Nowym, ale to już z przyczyny, że wypadało niż bali. To już było właściwie poza Poznaniem, Teatr Nowy. Choć chętnie tam bywałem, bo to był dobry teatr. Nie wiem, jak w tej chwili, dawno nie byłem. Więc to życie było dosyć kolorowe, zważywszy na fakt, że bardzo jeszcze wtedy świeże i żywotne żarty, jakiś nowy typ żartu, który wprowadzał Laskowik z Jaślarem. Ten żart brzmiał tak świeżo, że był szokiem dla Polski, jak się później okazało. A nam się dobrze bywało razem, nie tylko zresztą na bankietach czy klubach studenckich, ale także na wspólnych wyjazdach, koncertach, które prowadził czy Zenek Laskowik, czy Jaślar, czy też obaj naraz. Słysząc o kolorowym, barwnym życiu artystycznym Poznania, myślę, że wielu słuchaczy może się zdziwić, że to nie jest mowa o Krakowie, że to nie jest mowa o Warszawie, ale że taki właśnie na początku lat 70. był Poznań. No, ja go tak czułem. Zawsze w naszych ocenach jest pewna doza subiektywizmu. Wszystko zależy, co człowieka spotyka i co go dotyczy. Ja miałem szczęście być w najlepszym możliwym towarzystwie, w cudzysłowie, bo nie dla wszystkich to było dobre towarzystwo. Zapewne dla mieszczan z Tuwima nie było to dobre towarzystwo. W moim odczuciu było to najlepsze możliwe towarzystwo, czyli Cyganeria Poznańska, wszystkie wolne ptaki, hipisi, wszyscy ci, których dzisiaj możemy nazwać tęczowymi. Czyli ludzie z ducha wolni byli naturalnym moim towarzystwem i to z nimi miałem kontakt. I to ich było bardzo niemało w Poznaniu i to oni decydowali o nastroju, jaki tam mnie dotykał. Być może ta historia nie została spisana, nie została opowiedziana i potomni mieszkańcy Poznania, którzy w tej chwili funkcjonują w tym mieście, nie do końca sobie zdają sprawę, jaki to był fajny czas dla tego miasta, jeśli chodzi o stronę artystyczną, kulturalną. Ja przypominam sobie ten fakt, bo Poznań się często kojarzy z takim miejscem, czasem poznaniacy czasem chcieliby tak widzieć swoje miasto. Też z jakimś takim miejscem straszliwie mieszczańskim. Jest porządek. No w Warszawie też się zrobił porządek. To, ja myślę, że to nie o to chodzi. I wcale nie bardziej mieszczański niż Kraków na przykład jest Poznań. A spotkała mnie na przykład taka rzecz, taka w Poznaniu, która zapewne w Polsce gdzie indziej mogłaby się źle skończyć, jednak było to w Poznaniu. Otóż po jakimś bankiecie popremierowym w teatrze ruszyliśmy z Wiesiem Komasą do taksówki
żeby pojechać na dalszy ciąg, gdzie się wybieraliśmy, tego już w tej chwili nie pamiętam. Pamiętam tylko, że Wiesio był wtedy zafascynowany balladą dla Potęgowej z tekstem Stachury, którą ja wykonywałem. W związku z tym zaczął na tym postoju taksówek zaczął śpiewać. Ja się do niego dołączyłem i o drugiej nad ranem w tym mieszczańskim Poznaniu, w środku miasta, koło Starego Niemieckiego Teatru, tam gdzie są te sklepy, koło Placu Wolności, na tym postoju. On tam, nie wiem czy dalej jest, ale zawsze tam był postój taksówek. Odśpiewaliśmy na całe gardło balladę dla Potęgowej i nikt nas nie zaczepił. Ani też nikt nas nie zwinął, ani nie zawiózł na izbę wytrzeźwień. Albo mieliśmy jakieś wyjątkowe szczęście, albo przesadą jest twierdzenie, że Poznań się różni swoją mieszczańskością od innych miast. Nie różni się. Jest takim samym polskim miastem. Czasami milszym, czasami mniej miłym, jak każde. Wrócę jeszcze do historii wcześniejszej. Sekstet Krzysztofa Komedy powstaje w Poznaniu. Przez 2 lata działa, dosyć sprawnie działa w Poznaniu. Jeżdżą na pierwszy festiwal jazzowy do Sopotu, jeżdżą na drugi festiwal jazzowy do Sopotu z Poznania. No i później czegoś zabrakło. Komeda przenosi się do Krakowa, później do Warszawy. I tak jest na przestrzeni ostatnich dekad z wieloma artystami, poznańskimi artystami. Nie umiem się wypowiedzieć na ten temat. Mam za małą wiedzę. Wiem, że byli tacy artyści, którzy zostali. No co prawda mój przyjaciel jednocześnie związany także z nami rodzinnie do pewnego stopnia, Wiesław Komasa, wyniósł się nie tyle z Poznania, ile po prostu pojechał za Wiśniewskim, czyli za teatrem, w którym chciał pracować. I przez lata pracował jako jeden z głównych artystów u Wiśniewskiego, bo mu pasował ten teatr. Oczywiście w Poznaniu są mniejsze możliwości niż w Warszawie. Więc każdy artysta z Poznania woli, bo tutaj jest kino, telewizja, ta główna, czy też te główne telewizje teraz już. I naturalną jest rzeczą, że szuka się, jedzie się tam, gdzie jest praca i możliwości rozwojowe. W Stanach też z Nowego Jorku się jeździ do Hollywood. Za czym? Czy znaczy, że Nowy Jork jest dziurą? Nie, jeśli się chce istnieć w kinie amerykańskim, to trzeba pojechać do Hollywood. Tyle. Ale też wracając do estrady lat 70., rozmawiałem z wieloma osobami, które jakby współtworzyły wtedy estradę i każda z nich wypowiadała podobne zdanie. Warszawa miała pieniądze, Poznań miał artystów. Jak na tamte czasy, w latach 70., plejada największych polskich gwiazd była związana właśnie z estradą poznańską. Ale to nie jest tak, ponieważ estrada poznańska dysponowała też funduszami. Ponieważ gospodarzami, dyrektorami tej firmy oraz ich, tej firmy księgowi, potrafili się rządzić. Firma była jedna z bardziej posażnych w Polsce, więc stąd ci artyści tam byli, bo inaczej skąd by się wzięli? Wzięli się dlatego, że mieli tam pracę, czyli mieli tam płacę. Tu nie chodzi o etaty, tu chodzi o ilość ważnych imprez, które się w Polsce grało, którym patronowała Estrada Poznań. Na przykład cały cykl koncertów Wiosny Estradowej. Taki był ogromny cykl ogólnopolski, gdzie Estrada Poznań właśnie zrobiła imprezę ogólnopolską i działo się to w całej Polsce i było bardzo, bardzo poważną imprezą. Stąd ci artyści. Nie dlatego, że miasto Poznań było piękne, choć miasto Poznań jest piękne. I nie dlatego, że tam byli inni artyści, tylko dlatego, że było zaplecze sprzętowe, ludzkie, sceniczne i finansowe. Słyszałem takie opinie, że Estrada Poznańska była pierwszą z takiego
prawdziwego zdarzenia, agencją koncertową, agencją artystyczną, tak jakbyśmy to ujęli w dzisiejszym jakby obrazie rynku muzycznego w Polsce, że to była firma, która dbała od początku do końca o artystę, łącznie z tym, jak się poruszać ma na scenie, jak ma być ubrany, w co ma być ubrany, że estrada w wielu przypadkach, i do takich informacji również dotarłem, jakby ubierała tych artystów i od A do Z zajmowała się nimi w takim znaczeniu, jak to dziś się dzieje w rynku muzycznym, w show biznesie. Na ile ten siermiężny show biznes tamtejszy był show biznesem, to tak, rzeczywiście. Nie była to sytuacja codzienna, żeby estrada inwestowała w swoich artystów. Estrada Poznań inwestowała. Ja też poczułem te inwestycje, ponieważ estrada przede wszystkim pomagała tworzyć programy. Czyli stwarzała bazę, w której mogli artyści się spotkać i przygotować program. Że przypomnę kilka rzeczy, tu wspomniany tej. Powstał, to nie powstało tak sobie, że wczoraj było, dzisiaj nie. Nie, estrada stworzyła bazę, w której zgromadziła artystów, którym płaciła za to, żeby próbowali przygotować kabaret. Zapłaciła za scenariusze, za teksty. No w konsekwencji być może kupiła też garnitury, ale to był tylko dodatek do wysiłku organizacyjnego i artystycznego wcześniej zrobionego. Czy pomysł na przykład, jak, co kto lubi, w stworzeniu zespołu Roma. Ogromnym wysiłkiem i finansowym, i organizacyjnym. To, że później połowa tych cyganów została przy pierwszym wyjeździe w Szwecji, coś takiego, no trudno, to się zdarza. To była jakby polityka szefów tej estrady, że uważali, że honorem jest przygotować i sfinansować własne programy, żeby powiedzieć, o, to jest mój program i my teraz z tym startujemy. I całe zaplecze tworzył. Być może też naszym gwiazdom kupili parę sukienek, ale myślę, że to jest drugorzędna sprawa. Że ważne, że stworzyli, czy Urszuli Sipińskiej, czy innym ówczesnym gwiazdom, stworzyli warunki do przygotowania programów. Te gwiazdy mogły zaistnieć najpierw na scenie całego kraju, no a później śladem tego pojawiły się wyjazdy do NRD, do Czechosłowacji i innych krajów. To prawda, jeśli już ma się czym handlować, czyli ma się program, jakiś zalążek zespołu, tak jak było w naszym przypadku, czyli z Alibabkami, no to byliśmy przygotowani do tego, żeby podróżować. To też byliśmy NRD, tak, ale bardziej interesujące może, że występowaliśmy w telewizji zachodnio-niemieckiej. Występowaliśmy dwukrotnie, raz w Berlinie Zachodnim, raz w Monachium. Występowaliśmy dla radia i telewizji belgijskiej w Brukseli. Występowaliśmy dla telewizji bułgarskiej, moskiewskiej. Graliśmy nasz program w wielu krajach, na bardzo wielu koncertach. I w świetnym składzie muzycznym, także bazę, dzięki której to się mogło stać, tworzyła estrada. To był podcast na 65-lecie Estrady Poznańskiej. Więcej na estrada.poznan.pl.